Potrzeba pokazywania siły sygnału jest znana od czasu, kiedy tylko powstały radioodbiorniki i jakieś urządzenia wzmacniające dźwięk. Wiadomo, że na początku było to realizowane na lampach, ale później za pomocą takich właśnie wskaźników, który pochodzi z radioodbiornika DSP-301, czy też może taki wskaźnik pochodzący z magnetofonu ZK-146. W późniejszym okresie były to linijki diodowe, to akurat mamy trzy diody. Wskaźniki fluorescencyjne, jak ten z magnetofonu radiotechniki, albo jak ten pochodzący z wideoodtwarzacza Philipsa Video 2000. Tu na tym dolnym segmencie, gdzie widzimy te alfanumeryczne symbole, górny i dolny segment robił za wskaźnik poziomu sygnału. Czasem układy sterujące były bardzo rozbudowane, tak jak widzimy w tym fragmencie magnetofonu radiotechniki, albo zupełnie proste. Tu widzimy układ z panelu sterowniczego o nazwie BIS-100. I ten układ elektroniczny, który przed chwilą pokazałem, sterował nam tę lampę, dokładnie tę lampę, bo ta lampa była zamontowana w tym panelu, panelu sterującym wzmacniacza BIS-100. Ta niestety prawdopodobnie już nie działa, chociaż spróbuję ją ożywić i sprawdzić, czy rzeczywiście wypalił się luminofor. O tym, jak działa lampa taka, czyli magiczne oczko, właśnie teraz opowiem. Lampy wskaźnikowe przedstawia się w taki sposób. I tak lampa EM84, czyli ta, która tutaj jest wymontowana z tego BIS-a 100, ma następujące dane techniczne. Napięcie żarzenia 6,3 V, 0,27 A prąd żarzenia, napięcie anodowe 250 V. Tutaj mamy napięcia siatek. Oczywiście gdyby nie nauczyciele, którzy przekazali mi wiedzę o tych elementach elektronicznych oraz książki, podręczniki, z którymi się zapoznałem, nie mógłbym Wam przedstawić tej wiedzy. Dlatego też posłużę się między innymi tym katalogiem, żeby Wam opowiedzieć o lampach wskaźnikowych, które są stosowane jako wskaźniki do strojenia, wskaźnik poziomu sygnału. Postaram się powolutku obrócić tę lampę, żebyście mogli przyjrzeć się budowie wewnętrznej. Mogą mieć taki wymyślny kształt, a niektóre lampy na szczycie posiadają luminofor w kształcie okręgu. I wycinek koła wtedy nam świadczy o sile sygnału. Ponoć wszystko można znaleźć w internecie, ale ja lubię książki. I tak 6E1P, lampa wskaźnikowa, tutaj schemat jest. Też jest zasilana napięciem anodowym 250 V. Przejdźmy więc do szczegółów. Ekran otaczający katodę w lampie wskaźnikowej jest pokryty luminoforem. To jest ten ekran. I on świeci w miejscu, gdzie padają nań elektrony. Ekran ma stałe napięcie dodatnie i to widać na przykładzie tego schematu, że ekran jest podłączony do stałego napięcia dodatniego. Między tym ekranem a katodą znajduje się elektroda sterująca i jest ona tutaj. To są te pręciki, które pokazywałem. Na tym schemacie mamy tutaj elektrodę sterującą. Właśnie ta elektroda jest połączona z anodą triody sterującej. Czasem wyprowadzana jest na zewnątrz do połączenia z anodą triody, na przykład w lampie AM2. Jeśli napięcie na siatce sterującej triody, która jest wbudowana w tą lampę, jest równe lub wyższe od napięcia blokującego triody, to prąd anodowy nie płynie i napięcie na anodzie, czyli tutaj, i elektrodzie sterującej, która jest z nią połączona, są równe napięciu zasilania. Czyli gdybyśmy analizowali ten układ, jak prąd nie płynie przez triodę, napięcie z tej strony opornika jest równe napięciu z tej strony opornika, w związku z czym tutaj mamy potencjał zasilania na tych trzech elektrodach.
Potencjał ekranu i elektrody sterującej wynosi tyle, ile potencjał anody. W tym przypadku mamy równomierne świecenie luminoforu na całej powierzchni elektrody, za wyjątkiem ciemnego paska naprzeciw elektrody sterującej. Widzieliśmy to w radioodbiorniku Saba-Freudenstadt w przypadku wskaźnika dostrojenia. Pasek, o którym mowa, jest widoczny tutaj na środku tej lampy. Wraz ze zmniejszaniem ujemnego napięcia na siatce sterującej zaczyna przez triodę przepływać prąd anodowy. Tutaj widzimy, przez triodę wtedy płynie prąd i na tym oporniku RA powstaje spadek napięcia. Napięcie na pręcikach maleje, bo staje się ujemne wobec ekranu. Wynikiem tego jest zwiększenie zaciemnionego obszaru na luminoforze. I widzimy, że w miarę odstrojenia od stacji ten pasek staje się bardziej widoczny. Wewnątrz takiej lampy wskaźnikowej z reguły znajduje się trioda wzmacniająca. Ona wzmacnia sygnał wejściowy ze źródła do sygnału użytecznego przez lampę wskaźnikową. Istnieją też lampy wskaźnikowe bez budowanej triody, jest to na przykład 6AF6. Niektóre lampy mają podwojony zakres wskazań, na przykład przy słabym sygnale jest duża czułość i wtedy aktywna jest jedna para wycinków cienia, a przy silnym sygnale druga para. Są też lampy podwójne, które tutaj nadawałyby się idealnie do stereofonicznego wskaźnika by sterowania. W jednej bańce są dwa wskaźniki i mogą one służyć do porównywania dwóch napięć. W zależności od połączenia jest inna czułość lampy. Na przykład połączenie różnicowe zwiększa tą czułość dwa razy. Stosowano to w dyskryminatorach. Sygnał dla magicznego oczka można brać z lampy sterującej stopień końcowy, czyli na przykład tutaj z tej triody, albo z odczepu wtórnego transformatora. Tutaj mamy schemat tego radioodbiornika, którego widzieliśmy na wstępie. Saba-Freudenstadt 15F. Pokażę przykład wzmacniacza z telewizora. I sygnał do sterowania naszym wskaźnikiem możemy wziąć z tego punktu. Mamy już w tym momencie kondensator sprzęgający załatwiony. Albo z tego punktu, ze sprzężenia zwrotnego. Tutaj przypomnę schemat wzmacniacza, który zrobiłem, zaprojektowałem, złożyłem do prób, żeby pokazać, jak działa wzmacniacz. Skąd wziąć sygnał do sterowania lampą, na przykład EM84. A no, sygnał można wziąć z tego miejsca. Albo można wziąć z tego miejsca. Gdybyśmy chcieli wziąć sygnał z tego miejsca, musielibyśmy zastosować kondensator. Trzeba pamiętać, że jeżeli weźmiemy sygnał z tego punktu, wtedy będziemy mierzyć poziom sygnału sterującego pentodę mocy. Natomiast jeżeli weźmiemy sygnał z transformatora wyjściowego, wtedy będziemy mierzyć moc na wyjściu przy danym obciążeniu. Musimy pamiętać, że jeżeli mamy transformator z dwoma odczepami, dla 8 i dla 4 ohmów, wtedy sygnał podłączamy tam, gdzie sprzężenie zwrotne, czyli dla 8 ohmów. Jaką wartość powinien mieć kondensator sprzęgający magiczne oczko na przykład z triodą stopnia sterującego? Ano, powinien mieć taką wartość, żeby reagował na sygnały od 500 Hz do 5 kHz. Nie chcemy, żeby nasze magiczne oczko reagowało na sygnał w pełnym paśmie. Z reguły
powinno reagować na sygnał około 500 Hz 1 kHz. Wtedy wyniki są miarodajne. Jak obliczyć taki kondensator, to już wiemy, ponieważ omówiłem to w jednym z wczesnych odcinków. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby miał on odpowiednie napięcie przebicia dielektryka. Odpowiednie napięcie pracy. Transformator, na przykład TG5 na 46, posiada uzdwojenie dla słuchawek. To są odczepy 7 i 8. I tam możemy podłączyć do 7 lub 8, tak żeby nie powstał generator. Do 7 lub 8 możemy podłączyć właśnie tą stronę, a drugą do masy. I mamy już w tym momencie odpowiedni obwód do sterowania naszym wskaźnikiem. Tutaj mam przykładowy schemat sterowania wskaźnikiem EM84. Pochodzi on ze wzmacniacza 100 bis, a dokładnie z panelu sterującego tym wzmacniaczem. I jeżeli ktoś chce, może skopiować ten układ albo skorzystać inny schemat pobrany z sieci. Bardzo łatwo je znaleźć, także myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu. Widzimy opornik anodowy, na którym powstaje spadek napięcia powodujący świecenie luminoforu. Tutaj mamy układ wejściowy, jest to detektor szczytowy, a tutaj kondensator odsprzęgający i opornik zmniejszający czułość. Tutaj mamy regulację wzmocnienia i generalnie kondensator, od którego zależy stała wskazań. Tutaj mam kartę katalogową lampy 6E1P, 6E1P. Tak powinno się to czytać. I nawet w karcie katalogowej znajduje się prosty schemat, jak powinno się wykonać układ do sterowania taką lampą. Do tego jeszcze musimy zastosować odpowiedni układ wejściowy, na przykład mostek prostowniczy. Same magiczne oczko powinno być wyposażone w odpowiedni detektor. Tu mamy magiczne oczko. To jest rysunek z elektroniki praktycznej 9/2012. I pan Jerzy Gnaderian, bardzo trudne nazwisko, opisał sposób działania takich detektorów. Ja pozwolę sobie zacytować fragment tego artykułu. Myślę, że nikt nie będzie miał mi za złe, bo cały w formacie PDF artykuł można znaleźć w sieci. I tak, warto zająć się obwodami detektorów wyświetlania sygnału, których na wyjściu których otrzymujemy napięcie ujemne, proporcjonalne do amplitudy napięcia wyjściowego wzmacniacza. Napięcie to jest podawane na siatkę sterującą triody, czyli tutaj. Zwykle chcemy, aby wskaźnik szybko reagował na gwałtowne zmiany sygnału, a jednocześnie sygnalizacja maksymalnego sygnału była podtrzymywana przez pewien czas, po to, żeby można było obserwować migotanie świecących sektorów w lampie wskaźnikowej. Do tego jest niezbędny detektor szczytowy. I taki detektor szczytowy mamy tutaj. Detektor szczytowy, który ma stałą czasu reakcji 25, może 30 razy mniejszą niż stała czasu wyświetlania. Schemat obwodu takiego detektora pokazano na rysunku 8 po lewej stronie, który w tej chwili znajduje się w centrum kadru. Jeżeli chcemy, aby wskaźnik wyświetlał małe sygnały w amplitudzie pojedynczych voltów, na przykład ożywiając magicznym oczkiem wzmacniacz tranzystorowy, to należy użyć innego układu, dwupołówkowego detektora szczytowego z podwajaniem napięcia. Jest to ten układ. Wówczas do wysterowania lampy 6E5S jest wystarczający sygnał o amplitudzie napięcia około 5 V.
Obniżenie napięcia zasilania wskaźnika z 250 do 200 V nie wpłynie na jasność jego świecenia, ale znacznie wzrośnie czułość wskaźnika i do zetknięcia się sektorów świecących potrzebne będą tylko napięcia sterujące wynoszące nie 8, ale 4 V. Dzięki temu oraz zastosowaniu detektora szczytowego z podwajaniem napięcia wymagana do zamknięcia się sektorów amplituda napięcia obniży się do 2,5 V. Wskaźnik EM1 ma dwukrotnie wyższą czułość niż wskaźnik 6E5S. Za jego pomocą można więc wyświetlać poziomy logiczne sygnałów TTL. Bywają wypadki, gdy nie należy reagować na skoki sygnału wejściowego, lecz trzeba wyświetlać średnią wartość napięcia zmiennego. Służą więc do tego wersje detektorów napięcia średniego. Jest to ten układ i ten ostatni układ. Oba są wykonane na bazie typowego układu detektora równoległego z kondensatorem rozdzielającym i dzielnikiem napięcia na wejściu. W pierwszym wypadku sygnał jest prostowany za pomocą diody D2E lub innej diody prostowniczej o małej mocy. W drugim, w charakterze diody prostowniczej, jest użyta przestrzeń siatka katoda triody sterującej. Tutaj ta siatka katoda. Niezbędną stałą czasu wyświetlania otrzymuje się w obwodzie anody za pomocą kondensatora C2 tutaj i rezystora R3 tego. Lampy elektronowe nie mają tak długiego czasu pracy jak elementy półprzewodnikowe. To wiemy oczywiście, że lampy trzeba co jakiś czas wymieniać. Dlatego jeśli chcemy, aby służyły nam jak najdłużej, możemy ich używać przy obniżonym napięciu anodowym. Tak, przy obniżonym napięciu anodowym. Zbyt wysokie napięcie anodowe powoduje szybsze zużycie lampy. To trzeba wiedzieć. Obniżenie napięcia anodowego prowadzi do nieznacznego zmniejszenia jaskrawości, ale jednocześnie prowadzi do podwyższenia czułości wskaźników i wyraźnego wydłużenia czasu ich pracy nawet kilka razy. I pan Jerzy radzi stosować je przy napięciu zasilania rzędu 180-220 V. Dobrze jest też obniżyć o kilkadziesiątych napięcie żarzenia, np. do 6 V i stabilizować je z dokładnością do 2%. Bardzo dziękujemy panu Jerzemu za ten pouczający artykuł. A jak ustawić magiczne oczko? Potrzebujemy oscyloskop. Podajemy moc sinusoidalną, na przykład sygnału 500 Hz, 1 kHz, na sztuczne obciążenie. Obserwujemy wskazania oscyloskopu. Zwiększamy głośność tak, żeby wzmacniacz nie zniekształcał, czyli na wyjściu mielibyśmy idealną sinusoidę, czyli zwiększamy wzmocnienie tym potencjometrem do maksymalnej mocy lampy i obserwujemy, czy listki wskaźnika nam się zwierają. Jeżeli się dotykają przy maksymalnej mocy, wtedy mamy właściwie ustalony poziom wskazań. Jeżeli nie, musimy skorygować to tym potencjometrem na wejściu tego układu. Czyli przy mocy maksymalnej i wskazaniu idealnej sinusoidy na wyjściu, potencjometrem, który widzieliśmy przed chwilą, ustalamy sygnał tak na lampie wskazującej nam poziom sygnału, żeby się oba listki zwarły. Jeżeli mamy do czynienia z lampą EM84. Jeżeli mamy do czynienia z lampą innego typu, to robimy tak, żeby nam się oba listki zwarły. Gdy dysponujemy lampą, która ma pole wyświetlania z tak zwaną nakładką, ustalamy punkt mocy maksymalnej, kiedy oba listki się stykają. Wtedy nakładka będzie nam wskazywała przesterowanie. No i na zakończenie pokażę jeszcze obwód układu wskaźnika w radioodbiorniku Saba. To jest ten, który widzieliśmy na początku filmu. No,
Jeszcze jest ostre, więc widzimy, jak to jest rozwiązane. I jaki wskaźnik został tutaj użyty. EMM803. No cóż, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę na temat elektronicznych wskaźników dostrojenia lub poziomu sygnału zwanym magicznym oczkiem, odsyłam do artykułów i książek, o których wspominałem w tym filmie. Zainteresowani magicznym oczkiem mogą zajrzeć do elektroniki praktycznej z września 2012 roku. Tu mam na przykład fragment artykułu, gdzie jest pokazany schemat blokowy, budowa lampy EM1. A teraz bardzo dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam.